Witajcie, kochani. Ja przede wszystkim chciałam podziękować wszystkim za ogromną życzliwość, za takie wyrazy solidarności. Ja chciałabym bardzo, żeby po prostu to nieszczęście posłużyło także i innym, także i wam, żeby nikt więcej nie mógł tak bardzo skrzywdzić innej osoby, tak jak skrzywdzono mnie i jak się okazuje zupełnie bezprawnie. W tej chwili znalazł się chętny prawnik, który zacząłby działać, być może od początku przyszłego tygodnia. Cóż więcej z tych takich ważnych spraw. Rozmawiałam z panem, który miał się zajmować naprawą dachu, a więc całość kosztów naprawy skalkulował na 3000 zł i twierdzi, że nie było żadnego ryzyka, aby mi cokolwiek na głowę spadło albo aby dom przestał istnieć. A więc abstrahując od faktu, że nikt nawet tego domu nie oglądał przed wyrzuceniem mnie, to po prostu wyglądało gorzej niż było w rzeczywistości, bowiem chodziło o to, że przeciekając przez uszkodzony fragment, podwinięty taki kawałek papy, woda zbierała się na bardzo cienkim karton gipsie, w którym był wykończony sufit, taki najcieńszy możliwy. No i jak się zbierała woda, no to po prostu wszystko pękło i się wylało, więc tak to wygląda od strony technicznej. Nie mam wiadomości o moich zwierzakach. Bardzo za nimi tęsknię, właściwie tak tęsknię i myślę, czym one zawiniły. Zwróćcie uwagę na sytuację, kiedy krzywdzi się bezdomnych. Dostałam jednocześnie wiadomość od pani z MOPS-u, że czeka na mnie miejsce w domu opieki właśnie. To już wam mówiła. Nie kupiłam ten dom naprawdę ciężko pracując, rezygnując właściwie z wszystkich drobiazgów, tylko myśląc o tym, żeby było bezpieczne miejsce, dach nad głową. I wiecie, wydaje mi się, że w chwili obecnej powinniśmy porozmawiać troszeczkę o psychologii człowieka, mianowicie o fakcie, że największą potrzebą człowieka, taką psychologiczną, jest poczucie bezpieczeństwa. Właśnie obecność matki daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. Abyśmy mogli dobrze działać, funkcjonować, musimy się czuć bezpieczni. Dlatego wszystkie działania tego, co możemy nazwać jako grupę globalami, działają głównie w ten sposób, aby nam odebrać to poczucie bezpieczeństwa i zaszczepić wrogość wobec drugiego człowieka. Na szczęście jeszcze się to nie udało. I póki jeszcze będzie chociaż jedna osoba życzliwa, chociaż jedna osoba, która zawoła, jak w dramacie Ionesco, nie jestem nosorożcem, to ziemia jeszcze istnieje. I wiecie, natrafiłam na taki bardzo fajny cytat ze średniowiecznego poety arabskiego, który powiedział, nie jesteśmy sami. Świat, który nas otacza, wszechświat, niebo, jest życzliwe dla tych, którzy są na ziemi. I pomaga im śnić i pracować. I wydaje mi się, że to bardzo głębokie stwierdzenie. Jest światem życzliwości i nie wolno tego przeinaczać, zmieniać. To bardzo, bardzo ważne. Powinniśmy zrozumieć, że natura jest w dużej części jako podstawowo życzliwa. I nie żyjemy w świecie, w którym brat ma się zwracać przeciwko bratu. Nie. Musimy sobie wzajemnie pomagać, więc raz jeszcze nawołując do dawnych powiedzeń,
Widzenia pana profesora Del Giudice, że podstawą biologii jest współpraca. Ekonomia natomiast opiera się na konkurencji. A ponieważ biologia jest, nazwijmy to, ważniejsza dla naszego życia niż ekonomia, to znaczy, że ekonomia się myli. No ale to tylko coś takiego. Kolejne rzeczy to zachęcam Was do zapoznania się z tekstami, które udało mi się wyszukać dla Was. Jak widzicie, pracuję, staram się cały czas coś robić, coś znaleźć. I nie siedzę, nie płaczę. No cóż, zmówcie za mnie zdrowaśkę, zmówcie przede wszystkim zdrowaśkę za moje zwierzaki, które nie są nic winne, którym zabrano właściwie właśnie poczucie bezpieczeństwa, bo to poczucie bezpieczeństwa jest ważne także i dla zwierząt. To wszystko jest tak dziwne, więc jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że rzecz, która jest taką rzeczą bulwersującą i pokazuje, jak rozwija się sytuacja na świecie w tej chwili, to fakt, że naukowa praca, która została opracowana przez czterech włoskich specjalistów od spraw pogodowych pod kierunkiem pana profesora Alimontiego, została w tej chwili wskutek interwencji tak zwanych aktywistów, chociaż ja nie wiem, czy określenie aktywista jest dobre dla tych osób, z pisma Springer Nature. I opracowanie to mówiło i wykazywało, że nie istnieje żadne zagrożenie klimatyczne dla mieszkańców Ziemi w tym okresie. Wykazali to fachowcy, którzy dziedziną tą zajmują się od bardzo wielu lat, którzy są właśnie aktywnymi naukowcami, a nie są wagarowiczkami i nieukami jak mała Greta, prawda? Jak mała Gretynka. Więc to po prostu wydaje mi się, że to, czego jesteśmy świadkami, to niszczenie prawdziwej nauki kosztem ideologii. Jest to próba zaszczepienia nowej religii, ponieważ podstawą wiedzy jest poszukiwanie prawdy cały czas i poddawanie pod wątpliwość tego, co uważa się za pewne. W ten sposób szuka się prawdy. Natomiast religia opiera się na dogmatach. A jeśli chodzi o religię, wydaje mi się, że ta, w której duchu zostaliśmy wychowani, w której duchu powstała nasza cywilizacja, która, przypominam, opiera się na greckiej filozofii, rzymskim prawie i etyce chrześcijańskiej, to religia, która nie wymaga zastąpienia, która podkreśla znaczenie dobra w naszym życiu. Zło jest bezczelne, ale i głupie. Dlatego i nie jest kreatywne. Wiecie, to, co jest najważniejsze, że zło nie potrafi stworzyć niczego nowego. Potrafi tylko powielać wzorce, wykorzystywać stare schematy, korzystać z tego, co działa. Dlatego ważne jest, abyśmy się nie dali zastraszyć, abyśmy zachowali nasze poczucie bezpieczeństwa, abyśmy przyjmowali obecność drugiego człowieka właśnie jako dającą poczucie bezpieczeństwa. Nie musimy się bać. I to posłanie papieża jest chyba ważne. Dzień dobry. I tyle, kochani. Za chwilę ruszam w drogę. Zmówcie za mnie zdrowaśkę. Ja też się za was modlę. I dziękuję Panu Bogu, że jesteście. Że w tych strasznych momentach nie jestem sama. Dziękuję za każdy komentarz, za każde ciepłe słowo. Dziękuję, kochani. Miłego dnia i pięknego weekendu.